Witajcie moi drodzy w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Jesteśmy w miejscowości Sidzina, a konkretnie w przysiłku Zagrody albo Binkówka. Tak się niekiedy na tą część Sidziny mówi. Tutaj znajduje się skansen Muzeum Kultury Ludowej, założony w 1963 roku przez dwóch miłośników kultury: Józefa Świstka, proboszcza i gawędziarza, oraz Adama Leśniaka, który był językoznawcą, a także miłośnikiem kultury góralskiej, miłośnikiem budownictwa. Oboje założyli na początek izbę pamięci, izbę, w której wszystkie te regionalne zabytki mogły mieć swoje miejsce. Następnie przenieśli się do naprzeciw drogi, gdzie obecnie stoi 8 budynków różnego użytku, od stajni po domy mieszkalne, które pierwotnie powstawały między XIX a XX wiekiem. Najstarszy dom pochodzi z 1807 roku. My udajemy się dzisiaj szlakiem zielonym z Sidziny Zagrody na szczyt zwany Policą. Byliśmy na nim rok temu, jak wiecie doskonale, ale nie wchodziłem tym szlakiem, tylko wchodziłem szlakiem czarnym, który jest hen trochę za bardzo bardziej w lewo. Zobaczymy, ile nam zejdzie na tej trasie. Mamy odcinek 4,7 km podejścia pod przełęcz Kucałową. Proszę Państwa, jesteśmy na grzbiecie. Tu mamy grzbiet. Tu jest ta droga na dole, którą szliśmy ostatnio z Michałem Perkiem Fickiem. Tam na dole ją widzicie. I tu są szczyty, na które się ładujemy. Czyli jest najpierw przedwierzchołek Jasna Góra, Złota Grapa i Polica. A po prawej stronie powinna nam się powoli wyłaniać Okrąglica, na której mamy maszt transmisyjny, na której również znajduje się kaplica Matki Boskiej, opiekunki turystów. Jak wiecie, to jest taki obowiązek każdego turysty, który idzie na Policę, podejść do kaplicy, pomodlić się, podziękować za piękną pogodę, podziękować za to, że możemy w tę piękną jesień wchodzić jeszcze na szczyty w Beskidzie Żywieckim. Za tydzień podobno ma tutaj już spaść śnieg. Jesteśmy, proszę Państwa, na hali Krupowej. Po prawej Okrąglica, 1239 metrów nad poziomem morza. Natomiast nasz szlak prowadzi tutaj właśnie przy szczycie Okrąglicy na przełęcz Kucałową. Jak wiecie, schronisko nosi nazwę schroniska na hali Krupowej, ale hala Krupowa jest tutaj. Stało się to tak dlatego, że dużo osób mylnie nazywało polanę, na której znajduje się schronisko, i zamiast nazwać ją Kucałowe Pasiołki, tak jak powinna się naprawdę nazywać, to nazywały ją Halę Krupową, a Hala Krupowa jest właśnie tu, gdzie my jesteśmy. Dotarliśmy, proszę Państwa, do przełęczy Kucałowej, 1148 metrów nad poziomem morza. Przełęcz Kucałowa, która leży w paśmie Policy pomiędzy Okrąglicą a przedwierzchołkiem Złotej Grapy, zwaną Jasną Górą, w pobliżu przełęczy Kucałowej znajduje się schronisko na hali Krupowej, tu po lewej, do którego za chwilę też podejdziemy, a po prawej na Okrąglicy znajduje się wspomniana przeze mnie już kaplica Matki Boskiej, opiekunki turystów. Przez przełęcz
przechodzi główny szlak beskidzki koloru czerwonego. W prawo jedzie on na Okrąglicę, Judaszkę i do Jordanowa. W lewo idzie na Police, a potem przez Przełęcz Krowiarki na Babią Górę. Schronisko na hali Krupowej imienia Kazimierza Sosnowskiego powstaje w 1935 roku. Jest to pierwsze schronisko, które tu powstaje. Hitlerowcy palą je w 1944 roku. Nowe schronisko powstaje w 1955. Wtedy już właśnie nosi nazwę schroniska imienia Kazimierza Sosnowskiego. Elektryfikacja schroniska najpierw w 1967, a potem w 2001 roku. I z tego oto schroniska, tu mamy Okrąglicę, idziemy szlakiem czarnym dochodzącym do Przełęczy Kucałowej i potem tutaj będziemy się wspinać na Police. Jesteśmy w podejściu na szczyt. To macie Czerniec. Jesteśmy już na kopule szczytowej. Zostało parę metrów dojścia do samego szczytu. Jesteśmy już w rezerwacie na Policy imienia Zenona Klemensiewicza. I za chwilę będziemy mogli krzyknąć z radości, że jesteśmy na szczycie. 1369 metrów nad poziomem morza. Siódmy najwyższy szczyt w Beskidzie Żywieckim. Najwyższy szczyt na paśmie Policy. Jak wiecie, pasmo, jeżeli nosi nazwę jakiejś góry, to znaczy, że ta góra jest najwyższym jego punktem. Chociaż nie zawsze, ale zazwyczaj tak jest. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Policy. 1369 metrów nad poziomem morza. Za sobą mamy Czerniec. A tu jest Babia Góra. Tatry. Pogórze Orawskie. I daleko widoczna Mała Fatra. Kwietnia 1969 roku samolot pasażerski wraz z 53 osobami rozbił się właśnie o masyw Policy. Wszyscy tutaj zginęli. Wśród nich wybitny językoznawca Zenon Klemensiewicz. Rezerwat, który jest tutaj na północnych stokach położony, jest właśnie nazwany jego imieniem. Ze szczytu Policy, mającego 1369 metrów nad poziomem morza, bardzo serdecznie pozdrawiam Cypriana Grabowskiego, a także youtuberów z kanału Kuba Koprulu, Damian Czad, Kacpra z kanału Kacperek TV, a także z okazji urodzin. Chciałbym Ci, Piotrze, złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, radości, a także żebyś się spełniał jako youtuber, jako człowiek i takie widoki, jak ja widział codziennie, żeby Cię one wzmacniały i żeby Ci dodawały sił. Jesteśmy, proszę Państwa, na zejściu z pasma Policy.
zadowoleni z trasy, uśmiechnięci, trochę też zmęczeni, bo wiadomo, że ilość podejść była nieporównywalnie większa od tego, co udało się nam zrobić tydzień temu. Przypomnijmy, najwyższy szczyt dzisiaj zrobiony to Polica, 1369 metrów nad poziomem morza, siódmy szczyt w Beskidzie Żywieckim. Następnie szliśmy przez przełęcz Kucałową, by dojść do Okrąglicy. Tam krótka modlitwa, podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad turystami, czyli w tym też nad nami. I teraz schodzimy w dół w stronę samochodu, który jest w siedzinie zagrody. Jakie są plany na najbliższy czas, to też pokaże pogoda. Informacje są niestety niezbyt sprzyjające. Mówi się o opadach śniegu, o zimnym froncie, który ma nadejść w najbliższym czasie. Dlatego nie będę Państwu obiecywał, że będą kolejne trasy za tydzień, czy jakoś w ten sposób. Tym bardziej za tydzień mamy Święto Zmarłych, więc będzie trochę jeżdżenia po grobach. Natomiast na pewno już w weekend, gdzie mamy 11 listopada, jakaś jedna albo dwie trasy będą zorganizowane. Także z tego pięknego jesiennego pasma Policy żegnam Was bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam podróżni Kitty, trzymajcie się zdrowo, miejcie mnóstwo sił i starajcie się być jak najlepszymi ludźmi każdego dnia. Na razie.